Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Moai. Dokładnie, kontynuujemy sobie nasze poziomy. Dobrze nam idzie. Myślę, jak na 7 poziomów, które przeszliśmy, jesteśmy ok. Cykam się dalej, cykam się tej części tutaj, naprawdę. Let's go. Spójrz na tego biednego hinduskiego kupca, potrzebuję naszej pomocy. Kupcu, a co masz dla mnie? Nie wiem, co masz dla mnie, bo mi tu... Rozpocznij grę. Ocal Hidusza za drewno, czy dwie chaty czwartego poziomu. Co? Aha, czyli jeszcze jedna, no dobra. Nie jest tak źle. Co ma? Mamy tyle żywności, trzy skrzynie. Weź tutaj... Aj! Dobra, na pewno będziemy mieli już szansę, żeby budować. Zaraz zaczną nam chorować, co mnie straszy, bo jak tam zaraz ktoś zachoruje. A nie możemy ulepszyć, no właśnie, nie ulepszymy. Dobra, jest okej. Dobra, czyli jest szóstka, jeden zachorował, okej. Dobrze, zrobiliśmy ten dom od razu. Dobra, szybko przerób to. Musimy szybko zbudować tutaj lecznicę. Dobra, wymień nas to drewna, bo będziemy zaraz musieli poulepszać te budynki. Ten kolega chce dużo kamienia. Dobra, koledzy, weźcie tu, budujcie. Ocalimy Hindusa. On ma to gówno do lepszego handlu, co mnie cieszy. Pewnie będzie speed budowy, ja tam czuję. No właśnie, tak myślałem. Dobra, trade już szybko, żywność. Rozbudowuj ten domek. My dalej będziemy handlować. Mamy, póki mamy ten boost. No, zostało nam tylko drewno. Myślę, że uda nam się. Dobra, mamy już to. Mamy jeszcze ten boost na trade'a, więc ja już tutaj sobie, wiecie, będę tradeował, co mam. Teraz nam się jeszcze żywność dowali i mamy to. No i pięknie. Powiem wam, że idą nam te poziomy, nie wiem, czy ja się tak skupiam, czy co się dzieje, ale naprawdę czuję się bardziej skupiony niż zazwyczaj. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejny, zostało nam jeszcze 8 misji. Kurde, dobrze nam idzie.
Być może Adul Athur miała ma rację. Nie powinniśmy okazywać bandytom litości. Kiedy uporamy się już z barbarzyńcami, wyjmiemy bandytów spod obowiązującego z mieszkańców prawa. Dobrze, że bandytów łatwo odróżnić od osadników. Zdradzają ich maski. Kiedyś myślałem, że bandyci to są ludzie z innego plemienia. Nie, noszą maski, żeby nikt ich nie rozpoznał. Chodźmy. Im prędzej rozprawimy się z barbarzyńcami, tym szybciej na wyspie zagości pokój. Nie ma sprawy, let's go. Drzewa sandałowe dają teraz więcej drewna. Ulepszenie sprawia, że pnie są grubsze, a to oznacza więcej kory. Dwa kamieniołomy. Raz. O kurde, trzeba będzie jeden budynek zniszczyć. Dawaj, dawaj, troszeczkę czasu zmarnowane. No, zdążyłem przed z chorobą, tak naprawdę. Jest tutaj posąg na duchy, którego można szczerze rozwalić. Dobra, kolego, ty idź się tam ulecz. A jednak są duchy, kurde, ja nie widziałem. Idealnie jak zniszczyłem to. Ale się buguje, widzieliście? Albo ja za szybko klikam. Wszystko nam zwolniło niestety. Po 10 się produkuje. Musimy drzewa sandałowe ulepszyć troszeczkę chociaż. Bo za wolno to idzie, za wolno. O Boże, to się znowu popsuło. To nie chodziło o drzewa, o, patrzcie, kamieniołoma, to chodzi o lasy. O Boże, znowu mnie oszukało. Znowu mnie oszukało. Dobra, to nie to. Dobra, inne skrzynki trzeba otworzyć, tak żeby było szybciej. Czy widzicie, tego nie musimy niszczyć nawet. Widzisz, wszystko chodziło o drzewa sandałowe. No kurde. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk.
Dobra, las trzeba będzie ulepszyć na pewno. Kamień możemy, myślę, przerobić. Ale się buguje ten guzik, strasznie. Ale duchy nas atakują, ja pierdzielę. O mój Boże! Ty, what the fuck? Ty, nie da rady. Za dużo duchów, za dużo duchów. Trzeba to zrobić inaczej. Trzeba szybko rozbudować przy tym 200 kamienia tą wieżyczkę. Bo nas zniszczą. Tego jeszcze nie bierzemy tamtego. Bo jeżeli teraz wezmę te dwie rzeczy, to zmarnuję sobie czas. To jest... Dobra. Tu chodzi, żeby szybko zrobić. Teraz mogę to wziąć. Te duchy później atakują naprawdę mocno. Jestem zdziwiony, jak mocno nas atakują. No kurde, idealnie się zepsuł ziomek. Teraz jesteśmy bardzo wkopani w tył, nie? Zachorował nam, tak na mnie chorował jeszcze i to jest kurde straszne. Należy to ulepszyć. Szybko wieżyczkę ulepszać. Dobra, ulepszajcie szybko teraz te. Bez tego turetu nie przeżyjemy, to jest prawda. Duchy jeszcze nie atakują, ale wiecie, co się zaraz zacznie. Dobra, z tym turetem jest trochę lżej. Już myślałem, po co mi ten turet? No. Duchy przecież nie atakują.
Pięknie. Pięknie. Pięknie nam poszło, chociaż to mówię, ten turret mnie troszeczkę zmylił. Myślałem, że duchów nie będzie. Zbliżamy się do źródła zła, z którego pochodzą demony. Ataki będą coraz bardziej z nich zaciekłe. W pobliżu znajduje się mała forteca. Naszym celem jest odeprzeć atak i rozproszyć wrogów. Następnie musimy dotrzeć do fortecy, zanim duchy się przegrupują. Jeden z Hindusów zaoferował nam magiczną tarczę. Jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Który? 1000 butów, ale jesteś świrem, nie? Ale nas atakują, ja pierdzielę. Możemy też 500 drewna, okej. Rozbudujcie te turety. Dobra, ja tu myślę jeszcze, jakby to szybko zrobić. Trzeba tego tureta ulepszyć na pewno na trzeci poziom, bo bez tego będzie problem. Dobra, musimy ulepszyć to. Dobra, jest trzeci poziom. Cieszy mnie to, to też trzeci do tego do leczenia. To ulepszcie. Potrzebujemy 1000 sandałów. 500 sandałów możemy dostać z tego. Dobra, ja tutaj cały czas myślę, ja się wyłączam trochę. 100 butów, wiem, że 100 butów to tak naprawdę przerobiłem, ale spokojnie, mamy teraz więcej i więcej. Kurde, zapominam patrzeć, czy się coś dzieje, czy się nie dzieje. Co? Ja pierdzielę, oni to zniszczyli, ja chciałem to rozbudować, a nie rozwalić. Czy oni mi to rozwalili? A może mi to nie rozwalili? Ja pierdzielę, ale dupa, nie? Spokojnie, nie ma co płakać.
Jeszcze póki mamy ten, trzeba korzystać. Daj mi 500 budków. Ja myślę, że to może nas opóźnić trochę. Po co mi drewno, szczerze? Nie mam pojęcia. Dobra, tam to zniszczmy. Dają po 40, 40, 100, 3 razy muszą mi dać. Dobra, mamy szansę to zrobić. Jak tylko oni mi dadzą, używamy tarczy i jesteśmy GG. Byleby nam wszyscy nie zachorowali, jeden musi być zdrowy. Jest, dobra, let's go, let's go. Mamy to. Ty, ale mi tam chyba zniszczyli, czy co? Nie wiem, czy oni mi tam zniszczyli tamto, czy jednak ja jednak straciłem to, czy ja to kliknąłem. Musiałbym zobaczyć to nagranie. Bo czuję, że ja to kliknąłem i zepsułem sobie sam. No dobra. Dotarliśmy do fortecy. Doskonale. Keeper of the Forest. Keeper of the Forest? Doskonale. Jak co to za achievement? Oho, dzięki. Dotarlibyśmy do fortecy doskonale. Musimy teraz utrzymać naszą osobioną pozycję, dopóki ataki nie uspadną. Maktys jest człowiekiem, w końcu będzie musiał odpocząć. Wtedy ruszamy na jego siedzibę. Myślę, że wiem, gdzie się ukrywa. Uwaga, nadchodzą duchy. Dobra, czyli będzie taka typowa misja ochrony. Co ja lubię takie misje. I te, to podobna jak tamta, tylko zmieniona. Ale chamy i prostaki. Zabij duchy. Po co mi buty? Statua jest w stanie z... Czekaj. 504 poziomu. Aha, czyli na buty to leci. Trzeba by za buty będziemy mogli kupować sobie... energię. Musimy na pewno rozbudować domek ich. 350. Znaczy, że będą chorować, to będzie ten problem największy. Ciekawe, czy mogą teraz też chorować. Jeżeli mogą chorować, to jest troszeczkę ciężko będzie. Dobra, frontalne ataki na nas przypuszczają, ale ich jest dużo. Czasu mamy też wiele. Dobra, od razu budujemy piątą statuę, czwarty poziom statuły. Przecież to jest jedna z takich prostszych misji, mi się wydaje. Dobra, najsilniejsza statua. Niech niszczy. Czemu mniej jest za więcej? Dziwne.
No możemy te słabsze turety ulepszać w tym czasie. Ten turret ma naprawdę niezły zasięg. Zobaczcie, jaki on ma zasięg. Obraniamy fortecę naszą, piękną. Dobra, ale oni nie chorują, co mnie cieszy. Jeszcze 250 duchów. Jeszcze bardzo duża armia musi nas tutaj najść. No dobra, mamy już większość zrobione. Te duchy tu przeszły, nawet nie widziałem. One przychodzą z tej strony teraz, kurde. No dobra, rozbudujcie tą ostatnią wieżę. Duchy nie mają szczerze żadnych szans tutaj. Ciekawe, czy zdążymy jeszcze kupić to. To jest 5000 punktów tak naprawdę. Dobra, pięknie koledzy się smażą. Nie musimy nic robić już. Chciałbym się śmiał, gdyby czas nam na przykład nie starczył na to zabicie tych duchów, gdzie to było śmieszne, nie? O Jezu, mam nadzieję, że zdążę jeszcze wymienić to na te 5000 punktów. Bo to już rzeczywiście będą nasze punkty. Czasowo będzie idealnie. To jest jeden z tych takich przyjemnych poziomów, takich po prostu mord. I 14k punktów, yeah, mamy to. Zostaną 5 poziomów do końca, kurde, czy to będzie jeden odcinek lub dwa, znając mnie może z dwa. Let's go dalej. Nie, Kromanta ukrywa się na wzgórzu, na tym wzgórzu. Nie będziemy potrzebowali wielu ludzi do ataku. Ciul, że mogliście przejść stąd, tutaj i koniec gry. Nikogo nie... Nikomu nie podlega, chronią go duchy. Gdzie podzieli się barbarzyńcy? Ich obóz jest kilkanaście osad stąd. Posługują się Nekromanta jako wieżą strażniczą. Bez niego będą bezbronni. Na co czekamy? Atakujemy. Dobra, kończymy odcinek. Dziękuję. Nie atakujemy, czekamy. Let's go.